Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Susek, a to są wasze bitwy. A dzisiejszym bohaterem dzisiejszego epizodu jest... Fajnie, że wreszcie któryś z was się na to zdecydował. Kolega z klanu... Jeden z nich, czyli Kuba. Tutaj nick w wocie chyba Kuba był zajęty, stąd taki nick jak Kaba. Mapa Piaszczysta Rzeka, jego pojazd to prototyp T28. No, raczej T28 prototype. Brzmi lepiej ta nazwa, zdecydowanie. Czyli amerykański Tedek 8 tieru. Na mapce Piaszczysta Rzeka w spotkaniówce. I pierwszą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, było to, że chcesz jechać na hill. No ja nie jestem wielkim fanem takiego rozwiązania, żeby tak wolny pojazd pchał się na hill. Znaczy, skoro to jest Amerykaniec, to wiadomo, że coś tam na tym hillu zawsze może zdziałać, ale no raczej nie, raczej bym nie preferował. Nie powiem, że to jest głupi pomysł, bo często gęsto takie niekonwencjonalne pomysły sprawiają, że przeciwnik jest zaskoczony i naprawdę jakiś tam efekt odnoszą. Ale to jest zdecydowanie miejsce dla czołgów raczej mobilnych, także no nie poleciłbym. Tutaj Fałka jest tak zdziwiona, że naprawdę no nie ogar total. Tutaj ją starasz się gonić, no i razem z typem te 69 wykończyć. No jak widać ich fałka też jest niekonwencjonalna i przyjechała tutaj. O czołgu T28 Prototype mogę zdecydowanie więcej powiedzieć niż o czołgach niemieckich na przykład. Tutaj koleś na fałce zamiast walczyć cokolwiek to się ucieka. No. Dobra. Tutaj dwa ding-dongi, ale najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że nie masz topowej lufy, bo z tego co ja wiem, to prototyp ma inną topową lufę. Przynajmniej tak coś mi się obiło uszy, że on ma tam 120 topową, no ale pewności nie mam, więc no dobra, mam. Zauważyłem właśnie, że zrobiło się tak niefajnie, bo było nawet 3-1, a tutaj się zrobiło. Gunwo, ja rozumiem, że prototyp jest ogólnie pojazdem dość twardym, jednakże z przodu. Ja rozumiem, że prototyp jest pojazdem twardym i że ma wieżę, ale ta wieża, co tu dużo mówić, nie obraca się na 360 stopni. Obraca się... jak widać, 270. Największym weak spotem tego pojazdu jest wieża. To, że da się ją przebić mając działo 200 penetracji. Znacznie łatwiej niż przebicie kadłuba. Tutaj jest w zasadzie sidescrap uzasadniony moim zdaniem i fajnie, że go wykorzystujesz. Także trzeba wykończyć tygrysa. Z typem będzie gorzej, bo już trzeba niestety dokładniej przycelować tego weak spota. Coś się tam wspiera z tyłu, ale tak marnie. Może ten magazynek. No myślę, że 200 penetracji może się sprawić, że nawet to weak spota czasem się dziwnie odbije. Moim zdaniem za długo trochę czekasz. Rozumiem, że przeraziło cię to, że się, nie wiem, ten tygrys przebił czy coś, ale już tutaj zaczął IS-3 coś flankować, a no, typ 59 bez golda nie przebije kadłuba ani wieży, więc trzeba go jechać i ścisnąć. Tam IS-3 na full hub jest wszędzie bardzo źle. Rzekłbym, że bardzo słabo jest wszędzie. Grając chwilę na serwerze testowym w wersji 8.9 testowałem sobie
T-34 myślnik 3, czyli do premium tanka. Typ straszny błąd. Gdyż powinien się przede wszystkim przykleić do ciebie i ciebie załatwić. Czy wiadomo, że ten typ powinien go niby załatwić prędzej, ale powinien się po prostu cię przykleić. No a tak przez swoją, rzekłbym nawet, że głupotę. No cóż, zginął. Ta bitwa nie wydaje mi się być wygraną, ale za medale są teraz i jakieś bonusy, więc przegraną też mogę pokazać, jeżeli będzie to fajna bitwa. Bo jakbyś to wygrał, to byś chyba lepszy. No zresztą teraz już widać, że this is over. Ale walczyłeś dzielnie. No jeszcze nie. Jeszcze ci gra dała szansę na wykazanie się. To dużo mówić. Ale nic się dwa razy nie zdarza. Co ty mówisz? Jeszcze żyjesz? No i proszę, i załatwiłeś jeszcze ISA-3. Może nawet dostaniesz... Chyba za snajpera to dostaniesz. O, tak. O, może tego jeszcze się uda zabić. Coś takiego. Już tutaj wieściłem ci porażkę, a ty tutaj jeszcze ten... Chcesz to wygrać. Ciekawa sprawa. Specjalisty ja tam nie widziałem u ciebie, ale... Kto tam wie? Ferdynand Gleba robi się coraz ciekawiej. Dolna płyta weszło. Ferdynand powinien na ciebie wjechać teraz tak naprawdę, bo to by było to, co ja bym zrobił w tym momencie, mając znaczną przewagę punktów życia, bym po prostu wjechał. No i tak robi pan Ferdynand. No i niestety. Fajna bitwa. Niestety porażka, no ale cóż, i takie trzeba znosić, a od czasu, gdy wprowadzili tą możliwość, że za jakieś medale dostaje się wynik jak za wygraną, to myślę, że warto takie coś pokazać. Także dzięki za bitwę. Trochę mogłeś tylko w zasadzie z tym tygrysem szybciej przypuszować. W zasadzie takie niekonwencjonalne metody jak ta, żeby jechać TD-kiem w takie miejsce, no mają sens może dla gracza, ale nie dla teamu, bo może dlatego, że tam byłeś i że typ się obijał, może przez to zostaliście zaskoczeni z innej strony, ale nie o to chodzi. Ciekawa bitwa, nawet sporo zrobiłeś, więc warta pokazania. Dzięki za nią i pozdrawiam, hej.